Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnej części cyklu Spinningowe ABC. Któryś z widzów pod pierwszym odcinkiem, który dotyczył wędek, zadał bardzo mądre pytanie. No, jak można mówić o wędkach i o sprzęcie, skoro jeszcze właściwie nawet nie możemy łowić, tak? No to ma być ABC, więc zajmijmy się najpierw uzyskaniem uprawnień do tego, żeby w ogóle można było łowić ryby. To jest takie moje niedopatrzenie, które wynika z tego, że jak miałem 9 lat, to zostałem członkiem PZW i od razu też, kiedy mogłem, to wyrobiłem kartę i to dla mnie taka rzecz trochę jakby oczywista, ale oczywiście jest to podstawowa rzecz, którą robi wiele osób, kiedy chce zacząć przygodę z wędkarstwem. Poszperałem trochę w przepisach, trochę czasu to zajęło, bo chciałem zobaczyć, czy nic się nie zmieniło, żebym nie wprowadził czasem nikogo w błąd. Na szczęście zmieniło się niewiele. Na dodatek istnieją teraz narzędzia, które naprawdę w przyjemny sposób pozwalają nam tą kartę wędkarską, czy w ogóle, bo karta wędkarska to nie wszystko, ale generalnie właśnie różne uprawnienia, które są nam potrzebne do łowienia ryb, pozwala nam to zrobić. Jest na przykład strona, która, jeżeli wpiszecie sobie karta wędkarska, no to pojawia się wam strona właśnie stworzona być może przez PZW, przynajmniej takie tutaj jest logo, jest odnośnik bezpośrednio ze strony PZW, także no jeśli faktycznie to oni są za to odpowiedzialni, to dobra robota. PZW.org.pl, karta wędkarska, no i jesteśmy w tej chwili tutaj, daliśmy zakładkę strona główna. Ja tak trochę dziwnie to wszystko nagrywam, bo Bandicam nagrywa mi obraz, natomiast dźwięk nagrywam przez Audacity i później to wyrenderuję przez jakiś inny program. Także jeżeli by były jakieś dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o jakość, no to wybaczcie. Podstawowe informacje o karcie wędkarskiej. Sprawdź, czy zdasz lub zdałbyś ponownie. No tutaj to takie jakieś wprowadzenie, żebyśmy się miło poczuli. W wielu krajach, gdzie gospodarka odcisnęła duże piętno na naturze, obowiązują przepisy wędkarskie pozwalające na legalne uprawianie tego hobby. No właśnie, Polska jest między innymi takim krajem. Amatorski połów ryb to są ważne informacje. W Polsce, tak? W Polsce, panowie, mieszkamy w kraju, który nazywa się Polska, regulują dwie ustawy. W wodach śródlądowych ustawa o rybactwie śródlądowym i ta będzie nas w naszym spinningowym ABC najbardziej interesować, a w wodach morskich ustawa o rybołówstwie morskim. Tą drugą, ponieważ jest to zdecydowana mniejszość, nie będziemy się na początek zajmować. Te akty prawne wraz z wydawanymi w formie ministerialnych rozporządzeń przepisami wykonawczymi są podstawą dla wszystkich przepisów dotyczących wędkarstwa. Aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio, to jest ważne, raz wyrabiamy, mamy spokój, wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. Aby go otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania. Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski, największa organizacja zrzeszająca miłośników tego hobby. Po zdanym egzaminie kartę odbiera się w Wydziale Ochrony Środowiska właściwego starostwa powiatowego. Z obowiązku posiadania karty zwolnione są osoby, które nie ukończyły 14 lat, z tym, że mogą one łowić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która taką kartę posiada, cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, jeśli wykupili licencję na wędkowanie, oraz osoby wędkujące w wodach należących do osoby fizycznej uprawnionej do rybactwa, o ile uzyskały od niej zezwolenie na połów ryb. Serwis www.kartawędkarska.pl powstał, aby zarówno wspomóc proces przygotowania się do egzaminu oraz wstępnego egzaminowania kandydatów na wędkarzy, jak i sprawdzić wiedzę już wędkujących. I powiem wam, że pogrzebałem troszeczkę tak na tej stronie, popatrzyłem, co tutaj jest i naprawdę jest bardzo, bardzo fajna. Czyli jakby pierwsza informacja, przede wszystkim musimy mieć kartę wędkarską. To oczywiście jeszcze nie koniec, ale tą kartę musimy mieć. Jeżeli mamy 14 lat lub więcej, to taką kartę możemy sobie wyrobić. Udajemy się do na przykład jakiegoś nam znanego miejscowego koła PZW. Dostaniemy tam druczek, za który tam się pamiętam trochę nawet płaciło, ale też czasami jest to chyba bezpłatnie, to zależy. Ten druczek sobie wypełniamy, musimy mieć oczywiście dowód tożsamości, jakieś tam zdjęcia też są zapewne wymagane, nie pamiętam, chyba dwa. To się też pewnie nie zmieniło. Czeka nas oczywiście egzamin, z tym egzaminem to różnie bywa, czasami on jest, czasami nie ma. Ja na przykład egzaminu nie miałem, mówię otwarcie tak jak było, po prostu wypisałem wniosek i tyle i to poszło. Co zresztą podejrzewam nie jest jakąś taką praktyką niespotykaną. Wszystko mamy w regulaminie amatorskiego połowu ryb, wszystkie przepisy, więc tak naprawdę kupujemy sobie za złotówkę, czy tam sobie drukujemy w domu ten regulamin i wszystkie przepisy mamy pod ręką, nie musimy ich znać na pamięć. Chociaż oczywiście
Powinniśmy, tak? Bo no do tego nie, może być tak, że nie mamy tego regulaminu, a przepisy musimy znać zawsze i wszędzie musimy łowić po prostu przepisowo. No dobra, ta zakładka z tego co pamiętam jest niezbyt ciekawa, to jest ogólnie o Polskim Związku Wędkarskim. Tak, że jest wspaniały, że jest cudowny, że świetnie wydaje pieniądze ze składek, to wszystko wiemy. Następne rzeczy, jakie nas interesują, przepisy. Amatorski połowryb w Polsce, znowu w Polsce, kopiuj wklej zrobili. Profanacja. Regulują dwie ustawy. W wodach śródlądowych ustawa o rybactwie śródlądowym, w wodach morskich ustawa o rybołówstwie. To jest to samo, to jest to samo, to jest to samo. O właśnie. Mamy tutaj linki do obowiązujących aktów prawnych, czyli ustawa o rybactwie śródlądowym, o rybołówstwie morskim i regulamin amatorskiego połowu ryb PZW. Ja to wszystko tutaj mam. No nie wszystko, bo o rybołówstwie morskim sobie nie ściągałem, bo na razie nie potrzebuję. Ustawa o rybactwie. To jest 85 rok, dość dawno. Również polecałbym przeczytać sobie, bo to nie jest dużo czasu. Tutaj nie będziemy się na tym skupiali, bo to jest głównie taki typowy ustawowy bełkot. Pełno różnych przepisów, ale można kilku ciekawych rzeczy się dowiedzieć, całkiem zaskakujących czasami. No także, no poza tym to jest podstawa, tak? To jest ustawa i na tym się wszystko opiera, więc również warto sobie zerknąć na to, kto, tak, to jest takie trochę who is who, że kto jest odpowiedzialny za co, jakie oczywiście też kary za odpowiednie rzeczy nas spotykają, no bo to głównie też o to chodzi, żeby nas za coś ukarać. Nie no, żartuję, trochę przesadzam, ale to jest. No i druga rzecz bardzo ważna, regulamin amatorskiego połowu ryb PZW, to nas będzie najbardziej interesować, bo to w zasadzie są przepisy, które nas obowiązują nad wodą i tak naprawdę to jest dla nas najważniejsze. Zaraz przejdziemy do regulaminu, a tutaj jest jeszcze taka podpowiedź, jak zdać. Egzamin obejmuje znajomość przepisów określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym oraz w rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunku chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Aby wstępnie zdać egzamin na kartę wędkarską z wykorzystaniem systemu znajdującego się pod adresem www.kartawędkarska.pl należy się zarejestrować, co zresztą zrobiłem, prawidłowo odpowiedzieć na pytania, a następnie udać się do najbliższego koła lub okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zdającej, chociaż niekoniecznie, bo też to nie jest problem, jeśli jeżeli sobie w jakimś tam innym kole to wszystko zrobimy, bo ja się spotkałem wiele razy z tym, że wędkarze są, mieszkają zupełnie gdzie indziej, a są w zupełnie innym kole. Między innymi dlatego, że na przykład ich okręg ma podpisane korzystniejsze porozumienia z innymi okręgami i mogą sobie za darmo łowić praktycznie w całej Polsce. Bo to też nie jest tak wcale tak, że mając kartę wędkarską i opłacone składki w PZW możemy sobie za friko łowić w całej Polsce, ale o tym wam opowiem kiedy indziej. Komisja egzaminacyjna potwierdza znajomość naszych zagadnień związanych z wędkarstwem. Ważne, żeby zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. Za egzamin są pobierane opłaty w nawiasie lub bezpłatnie. No więc nie wiem w końcu jak to jest. Ja płaciłem chyba 10 czy 20 zł, ale to było dawno, 9 lat temu. Czy 10. Nie, 11. O, więc jeszcze dawno. Który zdający wnosi w kole PZW, w którym przeprowadzony jest egzamin. W kole PZW dowiemy się również, jakie są podstawowe opłaty członkowskie oraz zawędkowanie w danym okręgu, bo to też bywa różnie. Aktualnie trochę się pozmieniało. Wody górskie są razem. Kiedyś były osobno, teraz się płaci jedną taką ogólną składkę. No i w wypadku osoby, która nie jest objęta żadnymi ulgami, na przykład u mnie w okręgu legnickim jest to 208 bodajże złotych. Ogólne informacje o składkach, opłatach, w tym ulgach znajdują się tutaj, także też możecie sobie zobaczyć, jeżeli jesteście, no nie wiem, odznaczeni na przykład złotą odznaką PZW, albo jeżeli nie ukończyliście jeszcze 18 lat, to jakieś tam ulgi was, z tego co pamiętam, obejmują. Informujemy, że na obecną chwilę nie ma uregulowań prawnych, które pozwalają na przeprowadzenie pełnego procesu egzaminacyjnego przez internet. No niestety, PIT-y możemy składać, ale wędkarzem nie możemy zostać. Zdarza się. Wstępny egzamin na kartę wędkarską online składa się z 20 losowo wybranych pytań. Pytania losowane są z bazy kilkuset, które podzielono na kilka kategorii tematycznych. Biologia ryb, gospodarka wędkarsko-rybacka, sprzęt wędkarski, postępowanie z rybami, ochrona środowiska naturalnego, przepisy prawne. I to jest, powiem wam, fajne, bo mamy taki odpowiednik egzaminu online, możemy sobie po prostu ćwiczyć. I uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Nie dokończono jakby tutaj, co się dzieje, kiedy już na te pytania wszystkie dobrze odpowiemy. Powiedzmy tak, wielką pieczątkę nam podbijają, że zdałeś. No i co wtedy?
Wtedy te papiery, z tego co pamiętam, chyba sami sobie musimy zanieść do Wydziału Ochrony Środowiska. Nie pamiętam, czy one są automatycznie przesyłane, ale znając nasz kraj, to wątpię. Tak więc musimy się kulnąć po prostu do tego Wydziału Ochrony Środowiska w naszym powiatowym starostwie. Jeżeli mieszkamy w mieście powiatowym, to nie ma problemu, mamy na miejscu, a jeżeli nie, no to musimy się przejechać. Te papiery się tam mielą, ta karta wędkarska się produkuje i później odbieramy ją sobie już bez żadnych dodatkowych opłat, z tego co pamiętam. Odbieramy sobie ją właśnie w tym Wydziale Ochrony Środowiska, no i mamy kartę wędkarską. Oczywiście sama karta wędkarska, jeżeli już mówimy o tym, zanim przejdziemy jakby do samych przepisów dotyczących łowienia ryb nad wodą, że tak powiem, to jeszcze warto wspomnieć, że to, że mamy kartę wędkarską, która, no tak jest powiedziane, uprawnia nas do łowienia w Polsce, to nie jest do końca prawda, bo zarządcą większości wód w Polsce jest Polski Związek Wędkarski, czyli PZW. Z nielicznymi wyjątkami, o których tam wspomniano na początku, że tak, jeżeli osoba fizyczna uprawniona do tak korzystania z jakiejś tam wody i ona nam pozwoli, no to wtedy możemy bez karty wędkarskiej. Ale takich wód w Polsce jest bardzo mało. Większość jest, jak wspomnieliśmy, pod patronatem, nazwijmy to, PZW. I oprócz tego, że mamy kartę wędkarską, która stwierdza, no, że nie jesteśmy kompletnym młotkiem i że znamy przepisy dotyczące gdzieś tam połowu ryb i obchodzenia się z nimi i tak dalej, no to jeszcze musimy zapłacić za tą przyjemność, że sobie pójdziemy nad wodę i na wodach zarządzanych przez PZW będziemy łowić ryby. I stąd właśnie jeszcze musimy mieć inny dokument, który się nazywa legitymacja wędkarska, który nam automatycznie zostanie w kole wyrobiony, w kole wędkarskim, w którym na przykład zdawaliśmy egzamin. Do tej legitymacji są nam wklejane co roku takie znaczki, które oznaczają jakieś tam konkretne opłaty, takie jakie są w danym roku przewidziane, no i taki pakiet, na jaki gdzieś tam się zgadzamy. W tym momencie już nie ma zbyt dużego wyboru. Kiedyś to było fajnie, bo można sobie, jeżeli ktoś na przykład na wodach górskich nie łowił, to miał to troszeczkę taniej wszystko. Jakieś tam fundusze koła, wiadomo, no generalnie gdzieś to jest tam koszt około powiedzmy 200 zł. No i wtedy, jeżeli mamy kartę wędkarską, która jest dokumentem wydawanym dożywotnio, i aktualną opłatę, która nam umożliwia właśnie łowienie w wodach danego okręgu, no to dopiero wtedy możemy sobie pełnoprawnie łowić ryby. Jeszcze trochę o tych porozumieniach. Trzeba sobie sprawdzić, jakie porozumienia ma nasz okręg. Czyli mieszkam sobie w okręgu, powiedzmy, no nie wiem, no na przykład Leszno, tak? Tak sobie gdzieś tam wymyśliłem. Mieszkamy sobie w okręgu Leszno, to znaczy w tym kole jesteśmy, tak, który należy do okręgu Leszno. No i powiedzmy, może być tak, że mamy na przykład porozumienia z okręgiem Legnica, więc jak przyjedziecie sobie na przykład do mnie na ryby i byśmy sobie pojechali na Odrę, to będziesz mógł sobie no za darmo łowić, ale gdybyśmy na przykład, nie wiem, na wakacje pojechali, przyjmijmy gdzieś tam na Mazury do okręgu, nazwijmy to Olsztyn, to może się okazać, że nie mamy zezwolenia i że musimy jeszcze w tamtym okręgu dodatkowo wnieść jakieś opłaty. Pamiętam, że z trociami to było tak, że kiedy się jechało bodajże na Parsentę, no to też jako taki pewien przykład, no to trzeba było jeszcze połowę ich składki dodatkowo zapłacić, żeby można było łowić na tamtych wodach. Mówię oczywiście o osobach, które no są w tych kołach PZW, które tutaj są w mojej okolicy, bo może być tak, że na przykład mieszkając w Warszawie macie podpisane porozumienie. Także to się jeszcze tak wszystko przez lata dodatkowo zagmatwało, nie pamiętam od ilu lat te porozumienia są. Z tego co pamiętam, nie było tego zawsze. Kiedyś po prostu w całej Polsce mogliśmy łowić, mając znaczki opłacone w naszym konkretnym okręgu. Teraz to oczywiście jest też troszeczkę tam, każdy sobie próbuje na tym zarobić, no i no taka jest smutna rzeczywistość. Nic na to nie poradzimy. Uprzedzam was tylko po prostu, żebyście się dowiedzieli, jak to dokładnie jest. No bo może być tak, że nie będziecie mieli, mimo że macie kartę wędkarską, macie opłatę wniesioną, no to na tej konkretnej wodzie jeszcze coś tam będzie wymagane, no i może się to spotkać gdzieś tam, no nie wiem, jakiś tam na przykład mandat zapłacicie zupełnie niepotrzebnie. Także też uprzedzam. I to z takich podstawowych informacji w zasadzie byłoby chyba wszystko. Teraz zajmiemy się przepisami dotyczącymi już typowo połowu ryb. O takich najważniejszych powiem, na kilka takich ciekawostek zwrócimy uwagę.
No i przygotujemy się do egzaminu i może nawet spróbujemy sobie jakiś tam jeden egzamin online przejść, bo szczerze mówiąc jeszcze nie próbowałem, nie wiem jak on wygląda i zobaczymy czy tak z marszu, że tak powiem, go zdamy. A tymczasem zakończamy pierwszą część tego spinningowego ABC dotyczącego wyrabiania sobie karty wędkarskiej i nabywania uprawnień do połowu ryb w Polsce.